Pałac ślubów w zabytkowym parku miejskim w Mławie czeka na wszystkich, którzy chcą zawrzeć związek małżeński. Zakończył się remont dawnej popówki, która nie tylko zyskała nowy blask, ale także i zastosowanie. Swoją siedzibę mają tu dwa wydziały Urzędu Miasta. Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich. Więc będzie można załatwiać wszystkie sprawy, które załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów, różne sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk i to wszystko, co jest w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto będzie można tu złożyć wniosek o dowód osobisty, dokonać zameldowania, mam nadzieję na pobyt stały w Mławie, oby jak najwięcej. Remont budynku rozpoczął się w ubiegłym roku. Poza pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i archiwum wygospodarowano miejsce na salę ślubów i toastów. Pierwsze trzy pary złożyły przysięgi w sobotę 27 października. Osoby długo wyczekiwały na moment, kiedy będą mogły zawrzeć związek małżeński. Niektórzy nawet zmieniali termin swojego ślubu, tak żeby ten ślub odbył się właśnie tutaj. Czekali na oddanie do użytku tego budynku. Jeśli chodzi o to, kto może zawrzeć związek małżeński, no to ci wszyscy, którzy nie mają przeszkód do tego, żeby zawrzeć związek małżeński. Pary zainteresowane zawarciem związku małżeńskiego w Pałacu Ślubów powinny się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam należy dostarczyć niezbędne dokumenty i załatwić formalności. Sprawdzamy, czy wszystko w dokumentach jest jak należy. Sporządzamy zapewnienie o braku przeszkód. Od momentu podpisania takiego dokumentu musi minąć miesiąc do momentu zawarcia związku małżeńskiego i wtedy jest wyznaczana też data ślubu, która odpowiada zarówno przyszłym nowożeńcom, jak też jest tutaj wolny termin w naszym kalendarzu. Pałac ślubów to nie tylko nowe wnętrza i elewacja. Wokół budynku pojawiły się ławeczki, nasadzenia oraz alejki. Przy sprzyjającej aurze będzie to idealne otoczenie do ślubnych zdjęć.